Cześć do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grim Minecraft. I tak, jeszcze tylko ten jeden odcineczek i zmierzamy ku smokowi, ku naszemu przeznaczeniu, ku tej epickiej walce, która mam nadzieję będzie epicką walką i uda mi się po prostu wygrać i będzie naprawdę wszystko fajnie i w ogóle, nieważne. Tak czy siak, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę, spokojnie, nie będziemy całego odcinka gadać, ale chcę wam po prostu pokazać kilka rzeczy, które się zmieniło na tym save'ie, a zmieniło się ich troszeczkę. I zaraz wam oczywiście pokażę te wszystkie zmiany, to co mam ostatnio, nie chciałem zbytnio mówić, co wysadzaliśmy sobie parę tam ścianek, udało mi się zrobić te farmy. Powiem wam, że wyglądają spoko. Spodziewałem się, że troszeczkę mi to słabiej wyjdzie, nie jest to nie wiadomo jakie wow i w ogóle, ale jednak jak się faktycznie tak wchodzi do tych farm, to jest tak fajnie, kolorowo, tak jak miało być. Tam już dużo rzeczy, że tak powiem, wyrosło, sobie zostawiłem Minecrafta specjalnie włączonego przez, nie wiem, chyba z pół godziny, żeby troszeczkę sobie po prostu porosło. No i również udamy się do Netheru, gdzie stworzyłem całkiem, myślę, ciekawy portal do portalu do Endu. Co brzmi troszkę dziwnie, ale ogólnie na tej zasadzie to miało wyglądać, żebym sobie przeszedł normalnie do Netheru, przeszedł sobie dosłownie kawałeczek, ponieważ tak naprawdę ta twierdza nie jest jakoś strasznie daleko i patrząc na to, ile kratek jest w Netherze, a ile w normalnym świecie, no to w Netherze można troszeczkę szybciej ten dystans pokonać. Na szczęście udało mi się to wszystko ładnie ogarnąć i mam naprawdę fajny portal, fajnie zrobiony. Mam nadzieję, że się wam spodoba, troszkę mi się język plącze, nieważne. Jeden użytkownik, przepraszam, że nie będę pamiętał teraz niku, bo dopiero sprawdzałem sobie niedawno komentarz, ale teraz go do końca nie pamiętam, kto to napisał. Jeden z użytkowników, bardzo fajny pomysł, podpowiedział, co mógłbym tutaj zrobić, jeżeli się przeniesiemy na tamtą górę. Mega, mega fajny pomysł, myślę, że wszystkim wam się spodoba, żebyśmy zrobili taką jakby kapliczkę z takimi różnymi fajnymi rzeczami, czyli na przykład właśnie jak będzie jajko Endu, czy właśnie Nether Star, gdzie w przyszłości możemy Withera po prostu pokonać, żeby zrobić właśnie coś jak było w Minecraft Story Mode, taka kapliczka po prostu różnych takich fajnych rzeczy po prostu. Zdamy je normalnie gdzieś tam do skrzyni, myślę, bo jednak by one tak jakoś fajnie nie mogły wyglądać, jakby mnie po prostu rzucił, bo by zniknęły po prostu, ale myślę, że naprawdę mogłoby to fajnie wyglądać, ewentualnie po prostu je dać w ramkę i też by można było spokojnie zrobić, co myślę, że jest fajnym pomysłem. Ale dobra, najpierw wam pokażę te farmy, które tutaj po prostu skończyłem i tak one aktualnie się prezentują. Korytarz wygląda w ten sposób i będzie mniej więcej wyglądał cały czas. Nie jest jakoś strasznie skomplikowany, ale też nie jest jakiś po prostu pusty, tak jak to był tylko i wyłącznie stone, więc myślę, że jest jak najbardziej ok. Po prostu tak na przemian, takie tak bloczki, tu drewno, tu jeszcze po prostu nie skończyłem, bo tutaj mam tylko i wyłącznie schody, to jeszcze się dorobi, tutaj może ewentualnie coś dorobimy i będzie całkiem ok. Namęczyłem się troszeczkę, żeby ogarnąć ziemniaka i żeby ogarnąć, chociaż nie, marchewkę już miałem, ale żeby ziemniaka ogarnąć, ponieważ no musiałem troszeczkę zombiaków pozabijać, żeby faktycznie mi ten ziemniak wypadł, bo niestety żadnego ziemniaka w ekwipunku ani w żadnej skrzyni nie miałem. No to troszeczkę sobie polatałem, ale to już nieistotne, nie chciałem nagrywać odcinka z tego, bo to już było naprawdę nudne. Jak się prezentują farmy? Jak widzicie, mamy tutaj podzielę, mamy rzodkiewki, mamy pszenicę, mamy melony, mamy dynie, mamy marchewki, mamy ziemniaki, wszystko jest fajnie, ładnie zasadzone. Jest tego naprawdę sporo i zobaczcie, jak tu teraz staniemy sobie na przykład tutaj, to wszystkie uprawy fajnie widać. Myślę, że to naprawdę fajnie wszystko wygląda. No i tutaj będziemy mieli właśnie uprawy. Tutaj ewentualnie dodam jeszcze ramki na przykład, tak żeby jeszcze wiadomo było, która skrzynia jest do której uprawy. Myślę, że będzie jak najbardziej ok. No mamy normalnie takie fajne, szerokie wejście, melony, dynie, tak samo, tutaj troszeczkę dałem wyżej skrzynię, tak żeby, no żeby się troszeczkę różniło, wiadomo, no nieważne, tu jest niżej, tu jest wyżej, tu jest nieistotne. No i mamy tutaj rzodkiewki, śmiesznie w sumie wyglądają, bo jeszcze do tej pory rzodkiewki nie sadziłem w Minecrafcie, więc nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądać, ale sobie tak ona wygląda i to już chyba są maksymalnie, żeby można było je zbierać. Tak więc wszystkie tutaj uprawy sobie będą sobie rosły. Nie wiem, czy jakoś będę je często zbierał. Wiadomo, że jakoś tak strasznie dużo jedzenia mimo wszystko nie potrzebuję, ale powiedzmy, że jakiś taki jeden kurs, jak sobie zrobię, no to i tak będę miał, myślę, wystarczająco dużo chlebków i tego wszystkiego. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię, ale powiedzmy, że o, jeszcze pieczone ziemniaczki, przecież bardzo fajnie dużo głodu zyskują. Zobaczymy. No i tutaj oczywiście będziemy się przenosić tam, w tamtą górę, ale to dopiero po walce ze smokiem, ponieważ najpierw chciałem wam faktycznie pokazać tą walkę ze smokiem. No i właśnie pokażę wam teraz, jak wygląda ten mój cały portal.
W sumie walkę ze smokiem nagram prawdopodobnie zaraz po tym odcinku. Ten odcinek raczej nie będzie zbytnio długi. Chociaż zobaczymy, ponieważ chciałem już jakby się przygotować na tą całą walkę. I może już pójść do tego endu, nie wiem, jeszcze się do tego zastanawiam, ale przejdźmy sobie do Netheru i zaraz wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Oczywiście tutaj w samym Netherze również będą korytarze, tutaj będzie korytarz do tamtego portalu, jeszcze w tym starym, najstarszym domku. Czemu ja mam to włączone? Nie chcę tego mieć włączonego. I to jest tutaj, ja chcę to wyłączyć, dziękuję bardzo, bo nie potrzebuję tego. Tam będę miał korytarz do tego mojego starego mieszkanka, który może gdzieś tam w przyszłości coś jeszcze zrobimy, chociaż tam nie wiem, czy coś będziemy kombinować jeszcze, czy nie. Tam będzie trzeba zrobić ten korytarz, który prowadzi aż tam na te nowe tereny. No i tutaj jak się odwrócimy, mamy coś takiego, taki domek w Netherze. Wyszło w taki dosyć śmieszny sposób, że w momencie, kiedy się przeteleportowałem tutaj, wystarczyło iść naprawdę kilkanaście tutaj kratek, no może tam troszeczkę kilkadziesiąt w jedną stronę, tu sobie zaznaczyłem pochodnią, ponieważ po prostu mniej więcej sobie liczyłem, ile kratek potrzebuję, potem poszedłem sobie w tamtą stronę, no i tam stworzyłem portal, który będzie nas prowadził do portalu do Endu. I tak on mniej więcej wygląda, taki po prostu domek. Tu sobie po prostu wykopałem troszeczkę tych rzeczy z twierdzy i Pigmen mi chyba tam chce wejść do mojej... Panie! Halo! Wow! Holy shit! Halo! Czemu mnie szczelisz? Kurna dziadu! No chodź! Chodź! Ej, nie trafię. No chodź! Hulululu! Kurde, cię nie trafię! Ho! Jopady! Pa! Aś ty, kurde, uniki robi rąbaniec! Papa będzie? No nie będzie, ale blisko było, fakt. Odbiją ile wlezie. Hojo! Bawimy się odbijanego? No, dobra, już. Tak więc tam tutaj troszeczkę podpaliła, ja sobie to wszystko pogaszę, żeby tego Pigmana nie uderzyć. Pigman, sorry, ale przesuń swoją dupę. Wypierdzielę się, dziękuję, dobra. Tak więc tak to po prostu wygląda, nie ma tu nic szczególnego, ewentualnie może w przyszłości dodam tu jakieś skrzyneczki, może coś, nie wiem. Głównie to miało pełnić funkcję taką, że przychodzimy, to jest taka pradawna twierdza w Netherze, której nigdzie nie ma, ale ja sobie ją taką stworzyłem i po prostu idziemy sobie tutaj i naszym oczom ukazuje się portal. Chciałem to zrobić po prostu, żeby to nie było do końca właśnie takie wszystko budowane. Tam tylko budowałem ewentualnie, żeby mi jakiś gaz nie zdmuchnął, że tak powiem, tego portalu. No i tutaj chciałem jak najbardziej oddzielić te schody i to wszystko od, że tak powiem, świata zewnętrznego. Czyli żeby tutaj żaden pigment nic mi tak naprawdę nie mogło przejść. Tak więc tutaj po prostu rozlałem lawę. Mam taki wodospadzik lawy. Tutaj również sobie lawa spływa i myślę, że efekt jest całkiem okej. Okay. Mamy najnormalniejsze schodki, tak, tutaj. Tutaj wszędzie jest ogólnie przepaść, więc to jest też dosyć ciekawe, że akurat w takim miejscu po prostu pasowało mi zrobić ten portal. Po prostu zbudowałem sobie taki mostek i mamy tutaj właśnie ten oto portal. I ten oto portal prowadzi nas prościuteńko do portalu do Endu. Jest naprawdę fajnie zrobione, szczególnie, że zrobiłem sobie portal 3x3. Co wam zaraz pokażę, wiem, że chcecie zobaczyć, to wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Mamy właśnie... tak, żeby może nie spadł, bo jak spadnę, będzie nieciekawie. Ale ogólnie jest właśnie taki motyw, żeby była taka świątynka i tutaj, żeby było tak niebezpiecznie, wiecie, schodzimy. To jest taka ostatnia nasza droga, no może nie ostatnia, ale idziemy tutaj i będziemy walczyć z Ender Dragonem. Ogólnie jeżeli chodzi o jakby przyszłe moje plany, bo mam jeszcze masę planów tak naprawdę na tego save'a, na tą serię. Widziałem, że jest jeden fajny sposób, żeby wyeliminować Bedrock na Minecrafcie 1.9 i chciałem, jak zdobędziemy oczywiście jako Ender Dragona, chciałem po prostu się gdzieś, powiedzmy, znaczy może nie osiedlić, ale stworzyć sobie jakąś taką mini bazę w Netherze, która by oczywiście była gdzieś niedaleko tego mojego głównego portalu, czyli powiedzmy gdzieś tam, to wszystko by jakoś tak fajnie było, mam nadzieję, połączone. No i można by było zrobić sobie też również jakiś tam domek czy coś, ponieważ można budować na tym bedrocku, mam nadzieję, bo jestem teraz na snapshotach, więc to też nie do końca może działać, ale miejmy nadzieję, że działać będzie. Dobra, pokażę wam już ten portal, bo pewnie się niecierpliwicie, przepraszam, ale chciałem wam wszystko powiedzieć, pogadać i zobaczyć, chciałem wam pokazać, żebyście zobaczyli po prostu, jak to wszystko wygląda. I teraz zobaczycie, proszę bardzo. Jesteśmy centralnie od razu tutaj. Mamy portal 3x3, tam jest wszystko zabudowane.
portal 3x3, dzięki czemu, no fajnie, że można w ogóle takie portale robić, bo normalnie jakbym zrobił 2x2, no to niesymetrycznie wyglądało, wiecie, głupio i w ogóle. Myślałem, żeby ewentualnie tutaj jakieś rzeczy dodać, nie wiem, coś chciałem kombinować, ale pomyślałem sobie, nie będę kombinował. Tutaj dodałem tylko schodek, tutaj oczywiście wszystko w dalszym ciągu czeka na aktywację naszego portalu i tutaj troszeczkę po prostu dałem pochodnie, żeby nic mi się tutaj brzydkiego nie respiło, bo bo nie chciałem po prostu, chciałem, żeby to jakoś w miarę fajnie wszystko było ogarnięte. No i to tyle, jeżeli chodzi o te nowości zbudowane. Mam nadzieję, że to wszystko Wam się jak najbardziej spodobało, więc na pewno liczę na jakieś łapeczki w górę. Mam nadzieję, że tutaj wesprzecie mnie i faktycznie powiecie, że wow, fajny pomysł i w ogóle ewentualnie możecie swoje pomysły również dawać w komentarzach, co byście ewentualnie tutaj zmienili, dodali i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę się raczej bawić w jakieś tam ekspiarki, blaze'ów i tak dalej. Kiedyś coś takiego robiłem, jest to bardzo czasochłonne, bardziej niż te wszystkie rzeczy, które robiłem, więc raczej nie chcę się w to bawić, ale kiedyś się ewentualnie zobaczy, może jeżeli faktycznie zabraknie mi już wszystkich pomysłów, to może się nawet w to pobawimy. Póki co na razie nie, bardzo jest to wygodne naprawdę podróżowanie między tymi portalami, niż normalnie miałbym lecieć gdzieś w tamtą stronę, kurde, i szukać tego portalu. Jest to o wiele szybsze, wygodniejsze. No i później, jeżeli będziemy chcieli po prostu gdzieś tam dostać się do całych świat Endu, tego drugiego, tych miasta Endu, znaczy, to będziemy po prostu mieli ułatwiony transport, ponieważ to miasto Endu również będziemy zwiedzać i to naprawdę, naprawdę ostro, ponieważ chcę tam sprawdzić wszystko, wiem, że jest można tam znaleźć dużo fajnych rzeczy, głównie te skrzydła takie do szybowania, które też gdzieś chcę sobie do czegoś użyć, jeszcze nie wiem do czego, ale do czegoś sobie użyję. Piszcie, czy podobał Wam się tam ten pomysł z tamtą taką jakby świątynią różnych takich rzeczy, które gdzieś tam zdobędziemy, bo to jest naprawdę okej, myślę. I co? No i jajeczko. I tyle, jeżeli chodzi o te zmiany, które po prostu zaszły na sejwie. Tu się ewentualnie zastanawiałem, co zrobić. Czekajcie. Co zrobić właśnie z tą przestrzenią? Czy tutaj od razu budować korytarz? Po prostu korytarz do tamtej góry. No to on by był troszkę długi. No ale w sumie budować całkiem jakieś pomieszczenie tutaj specjalnie, no to troszkę mi to się mija z celem, o wiele prościej i o wiele szybciej po prostu jest mi zbudować w ten sposób korytarz, który po prostu będzie prowadził do tej góry, no i tyle, ewentualnie tu gdzieś się pobawię w jakieś może małe pomieszczonko, coś, no nie wiem, coś sobie będę ewentualnie kombinował, ale na szczęście górę to mamy konkretną i mam nadzieję, że zrobię tam naprawdę fajną świątynię. Mam po prostu plan, żeby zrobić tam naprawdę to, czy nie, że jakieś takie małe pomieszczonko, tylko naprawdę jakąś taką konkretną świątynię, która mi tam zajmie dużo miejsca w tej górze i naprawdę jak się będzie tam wchodziło, że jakieś filary pododawał, jakieś kurde, nie wiem, ołtarze i tak dalej, no chcę po prostu jakoś to w miarę fajnie zrobić, żeby to naprawdę jakoś fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że oczywiście mi się to uda zrobić. I jeżeli chodzi o samo wykonanie, nie wiem jeszcze z czego to zrobię, ale pomysł jest. Drugi pomysł, jeżeli chodzi o Nether, też jest i zwiedzanie i potem Wither. Jeszcze jest troszeczkę pomysłów naprawdę, więc póki co jeszcze nie kończymy tej serii. Tak, nie ma mowy nawet ludziska. W ogóle słyszałem, że niedługo, po prostu jeżeli chodzi o Minecrafta 1.10, ponieważ nie będzie 2.0, tylko Minecraft 1.10, to będzie dużo zmian typu nowe moby. Będzie miś polarny i będzie... Co tam będzie? Aha, jakiś szkielet. Szkielet jakiś będzie nowy dodany, jakiś taki widmo, coś w tym stylu. I gdzieś tam kilka ewentualnie zmian dodatkowo będzie wprowadzonych. Więc myślę, że całkiem okej. Okay. Cały czas się jakoś tam Minecraft fajnie rozwija. I też będzie można zrobić jakąś misję, żeby faktycznie znaleźć ten bajon cały taki lodowy. Nie taki zimowy typowo, wiecie, te zwykłe takie drzewka porośnięte śniegiem, czy tam posypane. Tylko normalnie taki lodowy biom, gdzie tam jest ten taki fajny lód, który można wykopać. To jest naprawdę coś niesamowitego. I myślę, że też można było dzięki temu użyć to do czegoś i coś fajnego sobie zbudować. Dobra, póki co to będzie na tyle. Krótszy dzisiaj odcineczek, taki nawet 15 minut, ale już zaraz zabieram się za następny odcinek, po prostu idę walczyć ze smokiem. Miejmy nadzieję, że wszystko mi to fajnie wyjdzie. Potrzebowałbym ewentualnie jeszcze tylko jakąś enderperłę, ponieważ później nawet się nie będę mógł dostać do tego całego miasta Endu, więc prawdopodobnie po pokonaniu smoka po prostu zabiorę sobie jajko i wrócę do domu, ale żeby zdobyć to jajko potrzebuję pistona, a piston mam
piston mam, gdzie ja mam piston, 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 piston. Bo piston, bo to jest tak, że to jajko musi spać chyba na pochodnie. Normalnie ono wtedy sobie znika, czyli potrzebuję pistonu. Jak to było? Czy po prostu potrzebowałem pistonu, żeby przesunąć... No jako... Wiem, że na pewno potrzebuję pistona, więc po prostu zrobię sobie tego pistona, przygotuję sobie go i normalnie wezmę go sobie do endu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie tego odcineczka. Następnym wrzucę prawdopodobnie jak najszybciej, za 2 dni maksymalnie, żebyście po prostu od razu mogli zobaczyć sobie, jak niszczę smoka. Miejmy nadzieję, że po prostu go zniszczę, że nie będę miał większych problemów, ale myślę, że odcineczek będzie całkiem okej. Tak więc to tyle. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. Trzymajcie się i na razie. Do następnego.